ktoś powiedział mi historię, która mną wstrząsnęła, nieukaranej zbrodni z przeszłości. Wpadł mi do głowy pomysł, żeby ukarać sprawcę w powieści. Akcja rozgrywa się w stanie wojennym, w małej miejscowości, gdzie ten stan wojenny miał troszeczkę inny przebieg. Stary Krzyż, o ile mi wiadomo, takiego miasta w Polsce nie ma. Wiesław Weiss, Biała Wódka, Czarny Ptak. Poleca wydawnictwo WAB.